Skuteczna medycyna to od wieków marzenie wszystkich pacjentów. Dziś niejednokrotnie wraca się do metod sprzed wielu lat, stosuje się medycynę naturalną i wzoruje na przodkach. Jednak niektóre starożytne metody leczenia dziś mogą budzić zdziwienie, a czasem nawet grozę. W Babilonie na przykład wystawiano chorych na ulicę, by każdy przechodzący mógł ich obejrzeć i ewentualnie udzielić porady. Według Greków na przykład w mózgu człowieka powstawał śluz, a kiedy nagromadziło się go zbyt dużo, ściekał w postaci kataru. Pionierskie metody miał również stosować cesarz Wespazjan, który magiczną mocą leczył chorych. W celach medycznych Wespazjan pluł w oczy niewidomym i uzdrawiał sparaliżowanych poprzez dotknięcie ich swoją piętą. Podobno po kontakcie z cesarzem chorzy mieli wyzdrowieć. Niewykluczone, że nie mieli raczej innego wyjścia. Wszak cesarzowi się nie odmawia.